Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj będzie kosmetycznie. Także nie o biznesie tym razem, a o kosmetykach. Porozmawiamy sobie na taki lekki temat. Pokażę Wam moją bieżącą pielęgnację, bo tego typu pytania gdzieś mi się pojawiły na Instagramie. I pomyślałam, że przeniosę ten temat również tutaj, bo pamiętam, że swego czasu też w komentarzach gdzieś tam pojawiały się propozycje z Waszej strony, aby zrobić taki film kosmetyczny, więc dzisiaj przechodzę właśnie z tym tematem. Co na początek? Słuchajcie, moja pielęgnacja nie jest pielęgnacją jakąś specjalnie wyszukaną. Ja gdzieś chyba bardziej na bieżąco jestem z nowościami w kolorówce. O ile tak można powiedzieć, bo już trendów nie śledzę tak jak kiedyś, natomiast mniej więcej jeszcze się orientuję, co wchodzi na rynek, jakie nowe marki się w Polsce pojawiają. Tak z tą pielęgnacją to u mnie tak zawsze bardzo, bardzo różnie było i te produkty często niestety były kupowane trochę z przypadku. I teraz jak to wygląda u mnie w tej chwili? I może zacznę od kremu do twarzy, którego w tym momencie używam. I jest to Vichy Idealia. To jest krem, który ja dopiero niedawno zaczęłam i tak naprawdę używam go od kilku dni. Vichy ślicznie pachnie i ma taką bardzo, bardzo lekką konsystencję. Nie wiem, czy to będzie tutaj widać. Natomiast powiem Wam tak, no, na te pierwsze dni, kiedy go używam, nie widzę jakiegoś wielkiego szału, jeśli by w ten sposób można powiedzieć. Krem jest bardzo lekki, być może dla mnie za lekki. Faktycznie ładnie skórę nawilża, ale żadnego innego efektu, jakiegoś napięcia, jakiegoś rozświetlenia, które gdzieś powinno się pojawić, to ja na ten moment nie zauważyłam. Natomiast to może to jest kwestia tej długości stosowania, tak? No to jest raptem kilka dni, więc ciężko oczekiwać jakichś wielkich cudów. Natomiast krem, który miałam chwilę wcześniej przed Vichy, widzisz, skacze bardzo różnie półkowo, tak? Teraz jest Vichy, chwilę wcześniej miałam Chanel Le Lift będzie poprawnie. Zawsze mam jakieś obawy, jak mam wymówić nazwy i jak będzie poprawnie i no nic. Generalnie Charles de Chanel. Ten krem sobie bardzo chwaliłam, byłam bardzo zadowolona i to jest krem, do którego ja na pewno wrócę po tym, jak gdzieś uporam się właśnie z tymi zapasami, które mam, między innymi właśnie Vichy, a jeszcze dwa inne czekają gdzieś tam w pudełku. Natomiast jeśli chodzi o ten, on się pewnie pojawi przy okazji jakiegoś denka, które ja w najbliższym czasie zrobię. Słuchajcie, to jest krem, który oczywiście, że nie kosztuje mało, to jest Chanel, natomiast to jest krem, który robi różnicę. To jest krem, który faktycznie różnicę robi, po użyciu którego widać, że krem był stosowany na twarz. Skóra jest faktycznie napięta w taki zdrowy sposób i jest ujednolicona, ujednolicony koloryt. I wiecie co, ona jest taka zdrowsza. Ona jest zdrowsza, ona jest bardziej pogodna. Gdzieś te zmarszczki, tak, które się pojawiają, mam wrażenie, że są spłycone i mniej widoczne. Także ja sobie ten krem naprawdę bardzo chwaliłam i na moją skórę on dobrze działał. Natomiast no zawsze to, co ja mówię przy jakichkolwiek recenzjach kosmetycznych, że należy brać poprawkę, jeśli chodzi o właściwości naszego ciała i naszej skóry, bo każdy produkt tak naprawdę na każdej osobie może reagować w zupełnie inny sposób. Więc w przypadku tego ja byłam bardzo na tak. No teraz jestem na Vichy i tutaj jeszcze tego efektu nie widzę, ale może po prostu to jest zbyt krótki okres czasu, żeby zaobserwować, więc jeszcze zobaczymy. Jeśli chodzi o produkty do twarzy jeszcze, to produkt, którego używałam i który też mi się za chwilę skończy, to jest produkt marki Holika Holika. To jest takie jajo, ma kształt jaja i dalej jest cały czas konsekwentnie w formie żółtka. To jest produkt, z tego co pamiętam, bo teraz już nie mam etykiety, gdzieś również ze skorupkami jajka na składzie. To jest produkt oczyszczający do skóry. Bardzo fajny, naprawdę jak ktoś nie miał okazji spróbować, to polecam, bo to jest to, co przed chwilą powiedziałam przy kremie Chanel. To jest produkt też po użyciu, którego widać różnicę, a myślę, że o to chodzi, jeżeli gdzieś tam się decydujemy wydać pieniądze i kupujemy jakiś produkt,
skóra faktycznie oczyszczona i to też było widać, tak? Widać, że gdzieś z takiego ziemistego koloru, który w pewnym momencie się pojawiał, to ten kolor zszedł i skóra była jaśniejsza i była bardziej napięta. Bardzo go sobie chwaliłam, naprawdę fajny produkt, jak będziecie mieli okazję spróbować, to bardzo polecam. To jest jeszcze produkt, który ja swego czasu dostałam w przesyłce od Hani, ze sklepu Hani, więc tam również je znajdziecie. No i powiem Wam, że jeśli chodzi o kosmetyki do twarzy, to jest tak naprawdę wszystko. Ja nie mam żadnego peelingu na ten moment chociażby, tak? No używałam tylko tego produktu oczyszczającego holiki. O, mam maseczki, teraz się nie przygotowałam i nie mam ze sobą maseczek, ale używam tych maseczek również holiki akurat po prostu w płachcie, tak? To są również te maseczki, które ja sobie bardzo chwalę. I powiem Wam, że w zakresie pielęgnacji to jest naprawdę, naprawdę wszystko. Także to, jak wyglądam, czy dobrze, czy źle, to już subiektywna ocena, to sami ocenicie. To jest na ten moment zasługą tych produktów. Z takich produktów jeszcze pielęgnacyjnych, oczyszczających, w tym momencie używam płynu do demakijażu marki Lancôme. Płyn do demakijażu oczu wrażliwych, bo on sobie bardzo fajnie radzi z makijażem wodoodpornym, bo ja używam tuszy wodoodpornych, w tych się jakoś pewniej czuję, że nic mi nie spłynie, jeżeli się popłaczę, jeżeli będzie padało. I faktycznie on sobie z makijażem wodoodpornym super radzi. Jest bardzo fajny, bardzo delikatny właśnie dla skóry wokół oczu. Ja zaczęłam go stosować jako zamiennik. Może nie powinnam mówić, że to jest zamiennik akurat płynu z Sephory, ale ja używałam płynu z Sephory dwufazowego, który super sobie radził z makijażem, natomiast on po takim pierwszym użyciu pozostawiał taką tłustą poświatę, która mi jednak nie do końca odpowiadała. Ja szukałam innego produktu. Ten produkt był mi polecany przez Was, przez jedną z Was, z którą tu jesteśmy w social mediach i faktycznie jest wow, tak? Naprawdę bardzo łatwo zmyć makijaż. O dziwo jest bardzo wydajny, bo tego płynu naprawdę niewiele trzeba, żeby faktycznie sobie z tym makijażem poradził, bo on go po prostu ładnie ściera za tymi pierwszymi posunięciami od razu. Nie pamiętam, ile on kosztuje, no na pewno ponad 100 zł. Więc jest to jakiś wydatek, natomiast jeżeli ktoś sobie gdzieś tam może pozwolić, chociaż nie jest to pewnie produkt pierwszej potrzeby, to warto spróbować, ja sobie bardzo chwalę. To jest, nie wiem, czy drugie opakowanie, czy jeszcze to pierwsze, natomiast mam na pewno już kolejny w tym momencie w zapasie, więc ja do niego wracam i pewnie będę wracała jeszcze nie raz. Z takich produktów pielęgnacyjnych antyperspirant, kulka Vichy, kultowa kulka. Jest ze mną od lat. Nie wiem tak naprawdę od ilu, ja mam wrażenie, że tego produktu używam od zawsze. Chwalę sobie produkt, którego chyba raz próbowałam zdradzić. Już nie pamiętam teraz z czym. Z Exiatilem? Nie jestem pewna. No generalnie raz spróbowałam innego produktu, tak chcąc odejść od Vichy, ale to się nie sprawdziło. To jest dla mnie produkt, który jest delikatny, który nie barwi mi ubrań i który zwyczajnie się sprawdza, tak? Ja jestem w stanie uprawiać sport, biegać, używając tego antyperspirantu i nie krępuję się, że coś może być nie tak. I myślę, że to jest chyba najlepsza rekomendacja dla tego typu produktu. Tak sobie zaglądam, co ja tutaj jeszcze mam w tym moim koszyczku z takimi produktami pielęgnacyjnymi. Słuchajcie, Vita Liberata to było odkrycie lata dla mnie. Produkt, który znalazłam na Instagramie u jednej z osób, z której ja obserwuję, u Karoliny. I teraz tak, to jest taki mus brązujący, to nie jest samoopalacz, to jest mus brązujący i ja go stosowałam tylko i wyłącznie na nogi na latem, kiedy tam nosiłam krótkie spodenki czy spódniczki. Słuchajcie, on jest genialny. On jest naprawdę genialny dla wszystkich osób, które mają taki niejednolity koloryt skóry na nogach, gdzie gdzieś tam się pojawiają jakieś pajączki, tak, i ta skóra no nie jest taka idealna i idealnie gładka. To coś, słuchajcie, robi cuda. Naprawdę. On tak pięknie barwi skórę, ją brązuje i brązuje ją naprawdę jednolicie, jednocześnie rozświetlając takimi naprawdę nienachalnymi drobinkami. To było dla mnie wow.
to też trochę kosztowało, chyba regularnie 170, nie jestem pewna, nie chcę się wypowiadać, bo nie jestem pewna. Tam się też jakaś zniżka w Sephorze w międzyczasie się pojawiała, bo w Sephorze kupowałam, więc był brany z jakąś zniżką, ale dla mnie był wart swoich pieniędzy, naprawdę był wart. Jeszcze tutaj go trochę mam nadzieję, że on sobie spokojnie poczeka do przyszłego lata, a może i w międzyczasie będzie okazja stosować. Natomiast to jest produkt, w który ja uważam, że warto akurat zainwestować. Inwestowanie w środku kosmetyków to nie jest dobre słowo, ale na który warto jest zwyczajnie wydać pieniądze, bo widać efekt, który robi, czyli to, o czym ja cały czas mówię. Więc jeżeli ktoś gdzieś się zmaga z jakimś nieładnym kolorytem skóry, z jakimiś zmianami na skórze, które się pojawiają, to wierzcie mi, że on naprawdę bardzo fajnie tą skórę podrasuje. Co jeszcze tutaj się pojawia? O, a propos ciała, to co mam teraz w stosowaniu, czyli balsam marki Rituals. Jeden z moich ulubionych, wam powiem. Teraz trochę zamiennie z balsamem marki Yope, bo też jest, też miałam okazję niedawno próbować, zużyłam jedno opakowanie i byłam bardzo zadowolona i do Yope'a na pewno wrócę. Natomiast w międzyczasie miałam też Ritualsa. Też bardzo go sobie chwalę, aczkolwiek mam wrażenie, że on jest strasznie, ale to strasznie mało wydajny i nieekonomiczny. On mi po prostu schodzi w tempie błyskawicznym. Znaczy samo opakowanie jest bardzo ładne, bo tutaj taka imitacja drewna, no to ładnie to wygląda w łazience. No ale to taki dodatek, tak? Wiem, że nie o to w kosmetykach chodzi, ale jak już je kupujemy, jak wydajemy pieniądze, no to fajnie, jak również ładnie wyglądają. Rituals pachnie cudownie, to jest też jedna z moich ulubionych marek. Uwielbiam olejki pod prysznic Rituals, uwielbiam te balsamy do ciała, coś cudownego. Szkoda, że zapachu nie da się poczuć przez kamerę. Fajna taka lekka konsystencja, idealnie się wchłania, żadnych tłustych plam, spokojnie można sobie stosować na wieczór, nie pobrudzi nam koszulki, piżamy, czy jakkolwiek byśmy do spania nie chodzili. Świetnie nawilżona skóra, bardzo ładnie, tak leciutko, tam oczywiście bez przesady, nie żadne wielkie napięcie, ale faktycznie ładnie, lekko napięta. Czuć różnicę, ślicznie skóra pachnie, bardzo wam te produkty polecam. Ja tak naprawdę, wiecie co, którego Ritualsa, no bo tam jest oczywiście cała seria przeróżnych zapachów, którego nie używałam, z każdego byłam zadowolona. Nie było takiego produktu, z którego byłabym niezadowolona, no teraz mam akurat tą wersję białą. Ja polecam, jeżeli nie miałyście okazji, a gdzieś będzie okazja, żeby spróbować, będziecie się wahały co kupić, to na pewno temu produktowi również warto się przyjrzeć. A poza tym, jeśli chodzi o pielęgnację ciała, peeling marki Geomar, to są moje ukochane peelingi. Jakby mnie ktoś zapytał, jaki peeling jest Twoim ulubionym, na pewno byłaby to marka Geomar. Zresztą to chyba w jednym z tych moich pierwszych filmów, już przy okazji Denka, pudełko po peelingu Geomara również się przewijało. Wy mi wtedy też polecałyście mnóstwo, pamiętam, innych tego typu produktów, które warto spróbować. Natomiast no ja mimo wszystko do tego Geomara wracam. Co mi odpowiada? No tak naprawdę wszystko. No może poza ceną, cena zawsze mogłaby być niższa. Natomiast jeśli chodzi o właściwości, bo na tym może bym się chciała skupić, to jest świetny zapach i produkt, który robi właśnie różnicę na moim ciele. Napięta skóra, przede wszystkim napięta, czysta, gładka, pachnąca. Naprawdę ogromna przyjemność w stosowaniu i naprawdę wielkie wow, jeśli chodzi później o rezultat, który mogę widzieć. Bardzo mi się ten rezultat podoba, bardzo sobie ten produkt chwalę i będę do niego po prostu notorycznie wracała, bo jestem z niego zwyczajnie zadowolona. To co, może teraz włosy. Jeśli chodzi o włosy, to ta moja pielęgnacja jest, powiem wam, totalnie nieuporządkowana. O, może w ten sposób. Ja cały czas nie mam produktu do włosów, o którym mogłabym powiedzieć, że jest moim wow i że będę do niego wracała. Ja teraz zmieniałam kolor włosów i gdzieś te włosy mam rozjaśnione do blondu i zalecenie, które miałam tak po tym rozjaśnianiu, no to było, żebym koniecznie te włosy bardzo, ale to bardzo mocno nawilżała, no bo one trochę
trochę dostało i trochę musiało przejść tak przy tym rozjaśnianiu. Tak jeszcze nie jestem rozjaśniona do końca, jak widzicie, pojawiły się tutaj pasma. Teraz przy kolejnej wizycie u fryzjera będziemy już schodzili jednolicie do blondu na całości. Natomiast to faktycznie one wymagają bardzo mocnego nawilżenia. Ja nie mam takiego mojego ukochanego produktu. Szampony, które kupuję totalnie z przypadku. I mam wrażenie, że nawet jeżeli jakiś szampon mi dobrze służy, to moje włosy bardzo, ale to bardzo szybko się do tych szamponów przyzwyczajają i one tracą swoje właściwości później na moich włosach. Zaczynają się bardzo szybko przetłuszczać, zaczynają być takie oklepnięte i jest je bardzo, bardzo trudno ułożyć, więc jeśli chodzi o szampon, nie mam takiego, który bym poleciła i powiedziała, to jest moje wow, tak jak mówiłam w przypadku Geomara, Rituals'a czy Vita Liberaty, tego produktu do brązującego, którego używam do nóg. Ja teraz używam szamponu Garniera, Garnier Fructis, czyli po prostu seria drogeryjna. Kupiony też zupełnie przypadkiem, tak, no bo jest z opisu do włosów suchych i łamliwych, intensywne odżywianie, miękkość, blask, no więc wzięłam go w ramach tego nawilżania moich włosów. Jest okej, tak, oczyszcza włosy, nawilża, nie przetłuszczają się jakoś specjalnie, natomiast to jest wszystko, no nie mogę powiedzieć, że one... O wow, że jest jakiś niesamowity efekt, używam i jest poprawnie, natomiast no już nauczona doświadczeniem, tak, wiem, że są produkty, które potrafią zrobić różnicę, jakkolwiek banalne produkty by to nie były, tak, no nie wiem, olejki pod prysznic nawet, gdzie wydawałoby się, że o czym to może zachwycić olejek, no to nie, są takie, które gdzieś różnicę robią i gdzie taka prosta, codzienna czynność jak prysznic może być naprawdę przyjemnością, tak, więc wiem, że pewnie taki, domyślam się, że pewnie taki szampon też istnieje, natomiast no ja jeszcze na taki nie trafiłam i gdzieś tam szukam, przebieram, wybieram, no i teraz używam akurat tego, jest poprawny, ale to wszystko. Odżywkę, którą akurat mam na tapecie, to jest odżywka marki Goldwell i no i widzicie, i to jest znowu trochę wybór przypadkowy, dlatego że ja nie wiem, to chyba z jakiejś paki promocyjnej jeszcze, tak? Miałam gdzieś zapas produktów marki i po prostu je zużywam sukcesywnie. Nie wiem, nie, ja naprawdę, ja też nie widzę jakiejś wielkiej różnicy, no może jej nie będzie, nie wiem co miałabym więcej powiedzieć. Dla mnie ten produkt miał mi właśnie też włosy nawilżyć i odżywić i w tym celu tą odżywkę stosuję i jest okej, ale mówię, ale nie powiedziałabym, żeby te włosy były jakieś fantastyczne i układające się lepiej niż dotychczas albo wyglądające lepiej niż dotychczas, no poza kolorem, który podoba mi się zdecydowanie bardziej, no ale kolor to akurat nie jest z powodu odżywki, to takie wtrącenie, bo tak mi się przypomniało. Jeśli chodzi o olejki pod prysznic, ja w tym momencie używam tego olejku marki Avon z linii Planet Spa. Też trochę przypadkowy wybór, dlatego że ja otrzymałam ten olejek akurat w paczce promocyjnej od Avonu. Jejku, pamiętam jak lata temu jeszcze z mamą tyle zamówień na Avonie robiliśmy, później jakoś z marką mi było nie po drodze, teraz mam okazję wrócić do ich produktów właśnie z racji tej przesyłki promocyjnej, którą otrzymałam. Relaksująco nawilżający olejek do kąpieli i pod prysznic. Bardzo fajny produkt, naprawdę bardzo fajny produkt. Ja jeszcze tą serię pamiętam z tych moich poprzednich zamówień, naprawdę też ślicznie pachnie i gdzieś to jest taka fajna właśnie przyjemność pod prysznicem. Takimi chyba moimi naj olejkami są mimo wszystko olejki marki Rituals i te sobie chwalę najbardziej. Natomiast powiem Wam, że to jest olejek, na który też warto zwrócić uwagę, bo skóra fajnie, skóra jest faktycznie gładka, gdzieś po umyciu, ślicznie pachnąca, no on sam jako taki pięknie pachnie tak pod prysznicem, więc ja polecam. Jak będziecie robiły jakieś zamówienie z Avonu, to ten olejek też warto sobie gdzieś tam do zamówienia dorzucić. No i słuchajcie, to jest wszystko z takich produktów pielęgnacyjnych, no chyba, że gdzieś tam coś... Tak się zastanawiam, po drodze pominęłam, czy zostawiłam w łazience, ale nie, tak jak przeglądałam, to są wszystkie produkty, które ja mam w użyciu. Nie mam jakichś wielkich skrabów, nie wiadomo ile balsamów,
jakichś kremów, mleczek, oczyszczających, toników. Ja tego typu produktów nie używam. Jak widzicie, ta pielęgnacja jest w takim bardzo podstawowym zakresie, czyli jakiś produkt oczyszczający do twarzy i krem na twarz. Uświadomiłam sobie, że nie mam kremu pod oczy w tym momencie. I to nie, że nie przyniosłam, tylko faktycznie teraz nie mam w użyciu w ogóle kremu pod oczy. No ale to właśnie tak ze mną jest, że ja jestem osobą, której bardzo ciężko zachować regularność przy stosowaniu produktów, więc ja mam zawsze też opory, jeśli mam mówić gdzieś o właściwościach produktów, jeżeli ja ich nie używam regularnie, bo wiem, że to ten efekt może osłabić. Ale jakieś kremy pod oczy mam na pewno w kartoniku z zapasami. Ja zaraz muszę się tam przejść i zobaczę sobie, co mam dostępne. Ale tak jak widzicie, nawet jak ten krem wyjmę, no to będę miała produkt oczyszczający do twarzy, będę miała płyn do demakijażu, krem pod oczy i krem na twarz. I to będzie wszystko w tym zakresie. Jeśli chodzi o włosy, to będzie po prostu szampon i po prostu odżywka. Nie mam żadnych masek. Jeśli chodzi o ciało, to będzie peeling i to będzie balsam. I tak naprawdę z takiej pielęgnacji to jest wszystko. Mam nadzieję, że jakiś produkt Was zainteresował, że być może spotkaliście się z czymś nowym, coś Was zaintrygowało i będziecie mieli okazję spróbować. Mam nadzieję, że się sprawdzi również u Was i że gdzieś będziecie zadowoleni. Jeżeli któryś z tych produktów znacie, polecacie również, dajcie znać w komentarzach, niech inni również wiedzą, na co warto zwrócić uwagę. A ja tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego.